Drodzy widzowie codziennika, witam Was dziś gorąco i serdecznie 3 lutego 2021 roku. I od razu o poranku, w środę, chcę zadać Wam pewne pytanie, pytanie, które podpowiada nam dziś prorok Jeremiasz w 16 rozdziale, w 20 wersecie swojej księgi. Czy człowiek może uczynić sobie bogów? Gdybyśmy takie pytanie postawili dzieciom, które wychowywane są w prawdziwie chrześcijańskich domach, gdzie czytane jest Słowo Boże, gdzie rozmawia się o Bogu i przedstawia obraz Boga, to te dzieci powiedziałyby nam, że jest to niemożliwe. Dlaczego jest to niemożliwe? Dlatego, że to Bóg jest stwórcą. To Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. On tchnął oddech życia w nas samych po to, abyśmy Jego oddechem mogli oddychać w tym życiu, do którego nas powołał. Czy więc stworzenie może stworzyć sobie stwórcę? Bo przecież Bóg musi być stwórcą. Nie ma takiej możliwości. Stworzymy co najwyżej bożka. Coś, co jest jakąś kopią, jakąś częścią naszych wyobrażeń o tym, kim powinien być święty i wszechmogący Bóg. Tak uczynili sobie Izraelici i o tym czytamy w Księdze Wyjścia, w Księdze Eksodus, gdy stali pod górą Synaj. Mojżesz rozmawiał z prawdziwym Bogiem. On miał relację wtedy z Bogiem, a oni stojąc u podnóża tej góry ulali sobie złotego cielca i powiedzieli: Izraelu, to są twoi bogowie, którzy wyprowadzili cię z ziemi egipskiej, z niewoli egipskiej. Szybko zapomnieli o tym, że Bóg szedł pośród nich w słupie ognia, w obłoku chmury, prowadził ich, dawał im wodę, karmił ich. Absolutnie o tym w chwili zapomnieli i stworzyli sobie sami coś, czemu chcieli oddawać pokłony, przy czym chcieli świętować i co cieszyło ich oko. Moi drodzy, czy my dziś jesteśmy w tych latach, w których żyjemy, odróżniamy się bardziej od Izraelitów spod góry Synaj? Czy nie oddajemy też czci i hołdu innym bożkom? Czemuś, co nie jest prawdziwe, co nie jest wierne. Tym może być nasze hobby, tym mogą być nasze zainteresowania. Wszystko to, czemu poświęcamy nadmierną ilość czasu, co nie jest wyważone w proporcjach ze spotkaniem z naszym prawdziwym i wiernym Bogiem. O tym prawdziwym i wiernym Bogu pisze w pierwszym liście Jan, w 5 rozdziale, w 20 wersecie. Posłuchajcie. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jeżeli ktoś jest Bożym stworzeniem, ktoś został stworzony na obraz naszego wszechmogącego i wspaniałego Boga, otrzymał rozum, aby poznał, że Bóg posłał na ten świat Jezusa Chrystusa, który miał zbawić każdą i każdego z nas. Jezus przyszedł z tym zadaniem, aby pokazać całemu swojemu stworzeniu, że dalej się nim opiekuje, że dalej się o to stworzenie troszczy i chce dla każdej i każdego z nas zbawienia. Przysyła Chrystusa, z którym mamy mieć prawdziwą relację. I jeśli w tej prawdziwej relacji z Chrystusem żyjemy, jesteśmy głęboko w Nim zakorzenieni, z Niego czerpiemy, to możemy emanować tym wszystkim na zewnątrz. Do tych, którzy też są Bożymi stworzeniami, ale jeszcze może nie poznali swojego Stwórcy. Którzy może oddają hołd i cześć swojej pracy, pieniądzom, innym bożkom, które nagromadzili w swoich domach. Poświęcają im masę czasu na czyszczenie, pielęgnację, ale nie mają tej relacji, prawdziwej relacji z Bogiem Stwórcą. Dlatego Bóg zachęca nas dziś poprzez słowo Jeremiasza, abyśmy odsunęli na bok wszystko to, co nie jest prawdziwe. Wszystko to, co jest sztuczne, wszystko to, co jest wytworem naszego rozumu, naszego intelektu, czy jakichś naszych potrzeb. A przybliżyli się do Tego, który te wszystkie potrzeby w zupełności wypełni, do naszego Boga objawionego nam w Jezusie Chrystusie. Życzę Wam, moi drodzy, dziś, abyście potrafili bardzo dobrze zaplanować swój czas. Czas modlitwy, rozmowy z Bogiem, czas czytania Bożego Słowa, czyli poznawania wskazówek, jakie Bóg nam daje, z tym, co jest naszą pracą, co jest naszą codziennością. Nie czyńmy sobie bożków, zaufajmy prawdziwemu i wiernemu Bogu. Niech dobry Bóg
każdej i każdego z Was dziś w obfitości pobłogosławi. Kochani, dobrego dnia. Do zobaczenia. Z Bogiem.